O nie, chcę jeszcze! Zostań, zostań tutaj! Królikulo, to było moje! No, nie fajnie, stary. O nie, 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 nie! O, rady, 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 rady! O, niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. O, to bez wątpienia najsłodsze z jego dotychczasowych wcieleń. Pina siedzi, słucha sobie cudnej muzy i... O! Cześć, słodki maluszku. Skąd się tu wziąłeś? Jej, przypominasz mojego króliczka. O, Czesławie, co może zrobić taki słodziaczek? Co, nie wierzysz mi? No to patrz. O, nie, 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 koteczku. Au, ale ostre. No co, wystarczy tylko obciąć pazury. O, poważnie. A co powiesz na to? No, jak to skomentujesz? Zwyczajny przypadek. Z kotami nie ma mowy o przypadku. Odczuwamy potrzebę niszczenia. Czesławie, to znaczy, że ty też chciałbyś zrzucić szklankę z wodą? No, ja nie. Czekaj, Haroldzie, patrz. Po wszystkim. Na szczęście dobrze ukryłem mój zapas koci miętki. Nigdy go nie znajdzie. Nie! Ulubiona książka Czesława. Ciebie też się pozbył? Tak. Królikula zrobił się bardzo zaborczy. No, hultaj z niego. Hultaj? Toż to potwór. Zwędził mi kocimiętkę i wygnał mnie na ulicę. No, mnie też wykopał z domu. I mnie. I mnie. Nie wtrącaj się, Jerry. To twoja wina, Czesławie. Jest na twoim terenie. Musisz coś z tym zrobić. Dobrze, już dobrze. Chyba nawet mam pomysł. Ale przyda mi się pomoc. Spojrzał na mnie, jak chciał powiedzieć, co mi zrobić. Zjadł moje pokocimiętkowe przekąski, kolego. Cisza, cisza. Bardzo proszę o spokój. Dziękuję za liczne przybycie. Przedstawię pokrótce nasz problem. Jak wiadomo, koty są z natury w 55% złe. Mamy świadomość, że trudno jest być kotem, ale jeszcze trudniej być dobrym kotem. Mój terapeuta ciągle mówi. On niestety zawsze ma przechlapane. Tak, to a Królikula jako wampir jest w przybliżeniu w 75% zły z natury. Zatem kot plus wampir oznacza, że Królikula zmaga się w sumie ze 130% zła! Nie jest. Jednakże my jesteśmy urodzonymi kotami. I po zsumowaniu nasz wynik procentowy to według moich obliczeń ponad 9000. No kto by się spodziewał? Mój plan jest prosty. Trzeba odciąć Królikulę od kocimiętki i poczekać, aż efekty ustąpią. Łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Tak wiem, to trudne. Mnie też ukradł większość zapasów. I właśnie dlatego Harold przez ostatnią godzinę kopał ten dół. To chyba jedno z moich najwybitniejszych dzieł. Przykre, ale prawdziwe. Wykorzystamy ten dół, żeby ukryć naszą kocimiętkę.
Obejrzyj kolejne filmy wideo i nie zapomnij zasubskrybować Bumeranga na kanale YouTube.